Znaczenie lasu jest nie do przecenienia. Las to nie tylko środowisko przyrodnicze i źródło cennych surowców, ale także miejsce ściśle od wieków związane z losem człowieka. Przemierzając leśne ostępy, natrafiamy na ślady przeszłości, pamiątki czasów odległych i bliższych. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bogata historia wiąże się z danym miejscem. Mówi się, że mech potrafi wszystko przykryć. I byłaby to prawda absolutna, gdyby nie leśnicy, którzy na swoim terenie robią wiele, żeby wydarzenia i ludzie nie przepadły na zawsze w mrokach dziejów. Zapraszamy na wędrówkę po pilskich lasach, w miejsca, gdzie dzięki leśnikom historia jest ciągle żywa, a przez to ciekawa i pouczająca. Zespół Szkół Leśnych w Goraju. W tym miejscu dla wielu młodych ludzi zaczyna się przygoda z leśnictwem. W szkole poznają oni tajniki wiedzy leśnej i przygotowują się do wymarzonego zawodu leśnika. W liczącej 70 lat szkole historia widoczna jest niemal na każdym kroku. Leśnictwo i łowiectwo w mojej rodzinie przewijają się od pokoleń. Tato jest leśniczym, więc to nie był przypadek. Od dziecka jestem wychowana w środowisku leśnym. Zawsze miałam kontakt z pracą leśnika i miałam możliwość uczestniczenia w czynnościach związanych z tym zawodem. Wychowałem się w leśniczówce od trzeciego roku życia mieszkam i mam kontakt z lasem praktycznie 24 godziny na dobę. I moi rodzice są leśnikami, to oni mi zaszczepili tą miłość, tą wiedzę do lasu i chciałem po prostu tą pasję rozwijać bardziej i Gora mi to umożliwia. A także też interesuję się łowiectwem, a łowiectwo pokazał mi tata. I właśnie przez szkołę w Goraju rozwijam swoje umiejętności, gram na rogu myśliwskim oraz bawię się w szlachetną sztukę wabienia jelenia. Zespół Szkół Leśnych w Goraju obok szkoły w Białowieży i w Brynku jest jedną z najstarszych szkół leśnych w Polsce. W tym roku obchodziliśmy jubileusz 70-lecia pracy, a wszystko zaczęło się w roku 1945, kiedy utworzono tutaj szkołę dla leśniczych. Zaczęło się od kursów dla leśniczych i dla pracowników urządzeniowych. Przez te 70 lat szkoła zmieniała nieco swoje nazwy, zmieniały się też organy prowadzące. Jedno natomiast pozostało niezmienne przez te 70 lat. Nie zmieniliśmy kierunku kształcenia. Cały czas robimy to, co potrafimy robić, a zatem przygotowujemy młodzież w zawodzie technik leśny. Kolejne pokolenia leśników przekazują sobie wiedzę, doświadczenia, a także zamiłowanie do pracy w lesie. Zamiłowanie, które często przechodzi z rodziców na dzieci. Ten las kocham najbardziej. Jest ojciec był tutaj leśniczym drogi. Wychowałem się wśród tych drzew, wśród tych lasów, wśród tych upraw, tych jezior, które tutaj występują. Po prostu kocham to wszystko. Lubię pracować jako leśnik. Nie wyobrażam sobie jakiejś innej pracy. Jeden las, jeden drzewostan, to są trzy pokolenia leśników. Po prostu oglądam lasy, które ojciec posadził. Ja już tam wykonuję różne zabiegi, przebierze. Myślę, że mój syn wytnie lasy, które ojciec posadził i posadzi następne. I może jakieś wnuki kiedyś też zostanie leśnikiem. Na przestrzeni lat zmienił się charakter pracy leśników. Obecnie większość prac wykonuje się przy pomocy specjalistycznych maszyn. Dawniej leśnicy dysponowali wyłącznie najprostszymi narzędziami leśnymi oraz siłą własnych mięśni. Na przestrzeni dziejów prace leśne wykonywane były początkowo narzędziami leśnymi, często jako materiał do wytworzenia tych narzędzi. Było same drewno pozyskane bezpośrednio w lesie. Stal w dawnych czasach była trudniej osiągalna, stąd też większe zastosowanie drewna. Szczególnymi miejscami w pilskich lasach są leśne cmentarze i miejsca pamięci, o które dbają współcześni leśnicy. Na terenie nadleśnictwa Zdrojowa Góra w leśnictwie Płocicno znajduje się cmentarz, na którym zostali pochowani niemieccy i polscy leśnicy. W XIX wieku w tym miejscu mieszkańcy osady Gonie założyli cmentarz, na który odprowadzali swoich najbliższych. W późniejszych latach cmentarz odszedł w zapomnienie i coraz bardziej niszczał. Uratowali go leśnicy z nadleśnictwa Zdrojowa Góra, którzy bezinteresownie o niego zadbali. Na cmentarzu najstarszą mogiłą jest grób niespełna rocznej Ani Schönfeld, pochowanej w 1887 roku. Krzyż z jej nagrobka z porcelanową płytką przeleżał ponad 60 lat, ukryty pod liśćmi. Miejsce ostatniego spoczynku znaleźli tu także miejscowi leśnicy. Jednym z nich był Niemiec Willi Koszankę,
który razem z żoną został rozstrzelany przez żołnierzy radzieckich na ganku leśniczówki w lutym 1945 roku. Oboje spoczywają obok Hansa Koszankę, ojca Willego, zmarłego w 1942 roku. Jednym z inicjatorów przywrócenia blasku cmentarzowi leśników był Zdzisław Krause, tragicznie zmarły leśniczy leśnictwa Płociczno, który spoczął w tym miejscu wraz z małżonką w 2012 roku. Leśnicy z nadleśnictwa Zdrojowa Góra uporządkowali cmentarz z okazji 60-lecia nadleśnictwa, a potem postanowili co roku kontynuować prace porządkowe. Wzdłuż cmentarnej alejki ustawili kamienie z nazwiskami leśników z nadleśnictwa, którzy odeszli do innego świata. Niezależnie, czy administracyjnie była to Polska czy Niemcy, wszyscy oni, żyjąc i pracując, dbali o ten las oraz otaczającą dziś nas i ich prochy przyrodę. Wszyscy służyli lasom. To miejsce symboliczne dla ludzi lasu. Położona między liściastymi drzewami około 200-letnia nekropolia jest świadectwem tolerancji i mądrości leśników, którzy wspólną pracą zadbali o pamięć, aby, tak jak głosi napis przy wejściu na cmentarz, była ona niezbędnym dobrem życia. Innym znakiem przeszłości jest obelisk znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Złotów, upamiętniający zamordowanego niemieckiego podleśniczego. Był to młody leśnik, pracował bardzo krótko, prawdopodobnie tam kilka tygodni czy miesięcy. Pewno doszło do jakiejś konfrontacji krótkiej z kłusownikiem. Zginął tutaj na tym miejscu, ale kamień ten został usunięty w końcu lat 40. prawdopodobnie przez komunę. Moi dziadkowie i rodzina mojej mamy pochodzi tutaj z tych terenów. Ja się dowiedziałem o tej historii i postanowiłem ten kamień odnaleźć. Ja to zrobiłem dlatego, że to był po prostu leśnik i zginął na stanowisku. W lasach na terenie Nadleśnictwa Kaczory można natknąć się na ślady po dawnych osadach. W okolicach miasteczka Krajeńskiego na Leśnej Polanie, w miejscu dawnej leśniczówki, ustawiono pamiątkowy obelisk ku czci dawnych pracowników lasów, Kazimierza Krzyżańskiego i Alberta Semrała, którzy pomagali swoim współmieszkańcom prześladowanym przez okupanta w czasie II wojny światowej. Idąc dalej, trafimy na pozostałości sieci wodociągowej zaopatrującej grawitacyjnie w krystalicznie czystą wodę z okolicznych źródlisk mieszkańców Brzostowa, Miasteczka i Marianowa. Do dzisiaj zachowała się stara dokumentacja ujęć wody z 1928 roku, a w lesie resztki instalacji wodociągowych. Największe źródlisko nosiło nazwę Źródło Zdrowia. Dawne instalacje nie są już wykorzystywane, ale woda ze źródlisk nadal wypełnia koryta naturalnych cieków wodnych, wzdłuż których możemy odnaleźć ciekawe rośliny, a w ciekach larwy chruścików, kiełże czy nasze najmniejsze małe groszówki, będące wskaźnikami czystości wód. W okolicznych lasach napotkamy wiele zapomnianych mogił i niewielkich cmentarzy. Czasem całkiem wtapiają się one już w leśny krajobraz, a rozpoznajemy je tylko po charakterystycznych roślinach towarzyszących takim miejscom, jak bluszcz czy barwinek. Oprócz macew można znaleźć inne mogiły, groby dawnych mieszkańców zmarłych na cholerę, mogiły ewangelickie i inne, bezimienne. Wytrwali poszukiwacze odnajdą wśród drzew także ślady po dawnych, niewielkich osadach. Zanim te miejsca objął we władanie las, budowały się tu gospodarstwa, gdzie mieszkali obok siebie w spokoju dawni mieszkańcy różnych wyznań, a nawet narodowości, wspierając się i szanując nawzajem. Nie ma już domostw, jedynie bardzo stare, chylące się ku upadkowi drzewa owocowe świadczą o tym, że dawniej mieszkali tu ludzie. Z lasami nadleśnictw Podanin i Promno, obecnie Nadleśnictwo Sarbia, jest związana osoba Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939, który tu polował. W Nadleśnictwie Podanin natomiast częstym gościem był także Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie. W tutejszych lasach jest miejsce, gdzie upamiętnieni zostali obaj prezydenci. Od okresu przedwojennego te tereny związane były właśnie z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Był to prezydent Ignacy Mościcki, który tutaj przyjeżdżał ze swymi gośćmi. Stoimy w miejscu, gdzie z okazji 10. rocznicy sprawowania urzędu prezydenta przez prezydenta Mościckiego leśnicy ówcześni postawili taki skromny kamień, który do dzisiaj świadczy o tym miejscu. Legenda mówi, że ponoć w tym miejscu
wcześniej strzelił jakiegoś pięknego byka i stąd, powiedzmy, akurat taka lokalizacja, a nie inna. I tutaj w 2008 roku przybył na ziemię chodziecką ówczesny prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, który prosił, żeby go przyprowadzić do tego kamienia i tutaj właśnie wręczyłem mu jako nadleśniczy taką fotografię upamiętniającą właśnie polowanie w Padaninie z prezydentem Mościckim. Wówczas żeśmy mu obiecali, że ta przeciwległa droga będzie się nazywała drogą prezydenta Kaczorowskiego. No, stało się to bardzo szybko, bo po jego śmierci w maju 2010 roku powiesiliśmy tablicę, która upamiętnia jego pobyt tutaj i ten szacunek czy hołd, jaki złożył swojemu poprzednikowi na tym urzędzie. Pilskie lasy kryją wiele miejsc związanych z historią. Zdarza się, że znaleziska odkrywane są przez przypadek. Podczas prac rozpoznania i oczyszczania saperskiego wykonywanych w ramach projektu rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, na obszarze nadleśnictwa Okonek saperzy zasygnalizowali archeologom niespodziewane znalezisko. Oprócz korzyści, jakie wynikają z udostępnienia tego terenu, czyli ten teren jest bezpieczny i bez żadnych zagrożeń może być udostępniany, zostało znalezione również bardzo ciekawe znalezisko. My to nazywamy skarb z Okonka. Znalezisko jest unikatowe w skali regionu, przynajmniej według moich informacji. Jest to zbiór 11 ozdób z epoki brązu w wieku około 3000 lat. W lasach w północno-zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile widoczne są ślady po II wojnie światowej. Na terenie nadleśnic Tuczno i Wałcz znajdują się pozostałości umocnień, transzei i licznych schronów, będące pamiątkami powojennymi. Zostały one wybudowane przez Niemców w latach 1934-35. Wał Pomorski stanowił jeden z elementów wschodniego systemu umocnień niemieckich, przełamywanych przez I Armię Wojska Polskiego w Operacji Berlińskiej. Grupa Barowna w Strzelinach jest największym obiektem wojennym, wojskowym na całym Wale Pomorskim. Ten duży obiekt, który miał 5 kopuł pancernych, było kilkaset metrów tuneli, stanowiska z karabinów maszynowych. Najciekawsze umocnienia, najciekawsze fortyfikacje są położone od miejscowości Zdbice na północ ku Nadarzycą. Ciekawe one są historycznie, dlatego że to właśnie tutaj przełamywały Wał Pomorski wojska polskie. W Lasach Państwowych, prowadząc edukację przyrodniczo-leśną, musimy pamiętać o tym, że las, który dzisiaj jest symbolem spokoju, relaksu, odpoczynku, był kiedyś świadkiem wielu, często krwawych wydarzeń. I o tym też musimy młode pokolenie uczyć, musimy im o tym przypominać, kształtując ich świadomość nie tylko przyrodniczą, ale również historyczną. Ślady dawnej i bliższej historii są otaczane przez leśników szczególną troską. Leśnicy mają świadomość, że lasy zostały im przekazane pod opiekę na pewien okres, że ich codzienna praca to tylko mały odcinek w wielkiej sztafecie pokoleń. Ta świadomość, połączona z miłością do przyrody i szacunkiem dla dokonań przodków, przyświeca im w każdym działaniu. Honor leśnika nakazuje tak postępować, żeby otrzymane dziedzictwo przekazać następnym pokoleniom leśników w jeszcze lepszym stanie. Dbałość o zachowanie pamiątek przeszłości i ocalenie ich od zapomnienia leśnicy traktują jako swoisty obowiązek. Dodatkowy, często wykonywany społecznie. Pamiętają bowiem o mądrej sentencji, że ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Thank you.